Nowy rząd nie został jeszcze powołany, lecz wszystko wskazuje na to, że będą go tworzyć dotychczasowe partie opozycyjne. Zastanówmy się, jaki to będzie miało wpływ na podstawowe prawo człowieka, prawo do życia i co my w nowym układzie politycznym możemy zrobić. Zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Przyjrzyjmy się deklaracjom w sprawie obrony życia polityków, którzy będą prawdopodobnie tworzyli nowy rząd. Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, jednoznacznie zapowiedział, że jedną z pierwszych ustaw, jakie zaproponuje, będzie wprowadzenie aborcji na żądanie do 12 tygodnia życia. Oznacza to, że będzie dążył do wprowadzenia możliwości zabijania 3-miesięcznych nienarodzonych dzieci, które będą już miały rozwinięte rączki, nóżki, serce i będą odczuwały ból. Liderzy Trzeciej Drogi opowiadają się za przywróceniem aborcji z przyczyn podejrzenia o niepełnosprawność i ciężką chorobę dziecka. Chcą zapytać Polaków w referendum, jak ma być chronione życie ludzkie przed narodzeniem. W referendum możemy dyskutować o ochronie środowiska, o edukacji czy o podatkach. Jednak życie ludzkie nie poddaje się głosowaniu. Prawo do życia jest prawem uniwersalnym, ponadwyznaniowym i niezbywalnym. Lewica z kolei opowiada się za aborcją do 12 tygodnia na żądanie w przypadku zdrowych dzieci. A w przypadku dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność chcą wprowadzić możliwość zabijania ich do momentu porodu. Jak widzimy, w programach partii, które będą prawdopodobnie tworzyły nowy rząd, są pewne różnice. Zostaną one pewnie uśrednione przez próbę wprowadzenia aborcji na żądanie do 12 tygodnia życia. Jeśli chodzi o in vitro, to te partie są mniej więcej zgodne. Chcą je wprowadzić i dofinansować. Podobnie ma się sprawa z edukacją seksualną dzieci, która ma zastąpić obecne w szkołach programy przygotowania do życia w rodzinie oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży do wstrzemięźliwości seksualnej i wierności jednemu partnerowi. Jak widzimy, w prawdopodobnym nowym układzie politycznym czeka nas trzęsienie ziemi w sprawie obrony życia. Niestety dla większości Polaków nieważne stały się słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że troska o dziecko jeszcze przed narodzeniem jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Obecna sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla nienarodzonych dzieci. Dlatego apeluję po raz kolejny. Pozostańmy wierni świętemu prawu do życia. Módlmy się i wspierajmy media oraz organizacje broniące życia. To na tych organizacjach, takich jak na przykład kierowanym przeze mnie Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka, spadnie teraz główne zadanie obrony nienarodzonych dzieci. Poprzez modlitwę, edukację, lobbying i pomoc charytatywną musimy po raz kolejny stanąć dzielnie w obronie życia. Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie będzie to możliwe. Bądźmy razem w tych trudnych czasach i nie traćmy nadziei. Pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku życie zwycięży śmierć. Bądźmy po stronie życia. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcję kanału na YouTube.